Pole bitwy, szczególnie w nowoczesnej wojnie, to jest kontrolowany chaos. Dla NATO wojna na terytorium Ukrainy to jest prawdziwa skarbnica wiedzy. Nawet stary czołg jest lepszy niż brak czołgu. Nawet stary karabin jest lepszy niż brak tego karabinu. Ural Wagon Zawod, czyli zakłady produkujące ten sprzęt, są w stanie produkować około 100 do 200 wozów tego typu rocznie. To nie jest dużo. Ale nadal jest to chyba więcej niż Europa Zachodnia produkuje. Napęd czołgu t m jest jego największą piętą achillesową. Rosja mhm. już nie może wrócić do produkcji na przykład czołgów T-72 w tej takiej postaci, w jakiej mhm. znamy te czołgi. Z prostej przyczyny. Nie istnieją już linie produkcyjne do odlewania wież. Czołgiem Witamy serdecznie widzów naszego kanału. Moim gościem jest dziś doskonale Wam znany Damian Radka, z którym porozmawiamy na temat czołgu T-90M. Damianie, w jednym z artykułów dostępnych na Defense 24 pisałeś o tym, że program modernizacji tego czołgu otrzymał kryptonim proryw, czyli przełom. I chciałem zapytać na początek, czy rzeczywiście mamy tutaj do, do czynienia z przełomem w rosyjskiej broni pancernej? To znaczy to zależy dla kogo jest to przełom. Dla Zachodu w ogóle, jeżeli porównamy mhm. rozwiązania i techniczne, i technologie zastosowane. Natomiast dla Rosjan faktycznie jest to przełom w pewnych tylko aspektach, mhm. bo trzeba pamiętać, że T90M, zresztą tak jak pisze w swoim artykule, tak. jest połączeniem rozwiązań starych, dobrze znanych Rosjanom, można nawet powiedzieć, że w pewnych aspektach mhm. archaicznych. I rozwiązań nowoczesnych, nawet porównywalnych do rozwiązań zachodnich. T90M Proryw, a w zasadzie Proryw 3, bo tych Prorywów to już trzy sztuki tak. były, jeżeli chodzi o program rozwojowy, jest przede wszystkim przełomem, jeżeli chodzi o rozwiązania z zakresu elektroniki pojazdów. No właśnie, słuchaj, chciałem się ciebie zapytać, wiesz, jakbyś mógł wymienić twoim zdaniem trzy najważniejsze modyfikacje w tej konstrukcji. Mm -hmm. Co jest rzeczywistym ulepszeniem, a co trochę pudrowaniem względnie nowej, ale jednak nie najnowszej konstrukcji. Najważniejszym ulepszeniem jest faktycznie nowoczesny, na, nawet jak na standardy zachodnie, system kierowania ogniem kryptonim Kalina oraz Przyrządy obserwacyjno-celownicze zarówno działonowego, jak i dowódcy. W wypadku działonowego no, można powiedzieć, że już to jest naprawdę rozwiązanie na wskroś zachodnie, czyli mm -hmm. mamy tutaj jako podstawowy, wielokanałowy celownik z kanałem dziennym, kanałem termowizyjnym i dalmierzem laserowym. Jest to albo celownik Sosna-U, albo jego, można powiedzieć, taki rosyjski ekwiwalent, bo trzeba pamiętać, że Sosna-U to jest rozwiązanie białoruskie, bazujące na komponentach zachodnich, takich jak francuskie kamery termowizyjne rodziny Katrin. Natomiast Rosjanie od jakiegoś już czasu montują swój własny celownik, który nosi kryptonim PNMT. Do tego dochodzi celownik pomocniczy, co jest nowością w konstrukcjach rosyjskich. Nosi on nazwę Dubel. To jest taki dosyć prosty przyrząd celowniczy o ośmiokrotnym stałym przybliżeniu obrazu i tylko o kanale dziennym. Dowódca otrzymał natomiast swój własny panoramiczny przyrząd obserwacyjno-celowniczy. On nosi kryptonim Sokole-Oko, Sokolny Głaz. Co ciekawe. a co nie jest praktykowane akurat na zachodzie, moim zdaniem błędnie, bo jest to rozwiązanie konstrukcyjnie bardzo eleganckie, jest to, że przyrząd Sokole -Oko jest jednocześnie zintegrowany ze zdalnie sterowanym modułem uzbrojenia, który można uzbroić w karabin maszynowy kalibru 7,62 mm lub 12,7 mm. Także rozwiązanie nowoczesne, bardzo dobre swoją drogą. Czyli kierowanie ogiem optoelektronika. Tak, i Taką, myślę, naprawdę rewolucją, jeżeli chodzi o czołgi rosyjskie, jest stanowisko dowódcy. A konkretnie, um, możemy to nazwać wieżyczką dowódcy lub kopułą obserwacyjną, gdzie znajduje się też pokrywa włazu. E, jest ona wzorowana na rozwiązaniach zachodnich, no. czyli przede wszystkim dowódca ma e, wokół siebie wieniec peryskopów, zapewniających na tych bliskich odległościach dosyć dobrą widoczność, chociaż w mojej ocenie. Te peryskopy mają zbyt małą wielkość. Nie są tak szerokie jak w wozach zachodnich. Mhm. To jest akurat wada, bo powinny być jak najszersze. Nie tylko chodzi tutaj o jakość tego obrazu, który widzimy, ale też o to, że im szersze te peryskopy, one się ze sobą poniekąd łączą i ten, te pole widzenia się zazębia. Jest po prostu lepsze. I drugie rozwiązanie, jeżeli chodzi o to stanowisko dowódcy, to jest sama pokrywa włazu. W czołgach radzieckich rosyjskich do tej pory włas miał tylko dwa położenia, czyli otwarty zamknięty. zamknięty. tak. Natomiast jak to się praktykuje od wielu, wielu już lat na zachodzie dodano także trzecie położenie. To jest takie położenie półotwarte, to znaczy właz, pokrywa włazy jest uniesiona, ale nie jest w pełni otwarta, więc od góry zapewnia ochronę. ochronę ale i też obie obserwację. Tak, tak, ułatwia. Po prostu mamy taką dużą szczelinę możemy obserwować, czy to gołym okiem, czy wykorzystując na przykład lornetkę, co też jest praktykowane, pomimo tego, że mamy oczywiście znakomite optoelektryczne, elektroniczne przyrządy obserwacyjne, ale zarówno na Zachodzie, jak i w Rosji praktykuje się również używanie lornetek. No, jest to może i archaizm, tak, ale... Praktyczne, praktyczne Tak. A powiedz mi, czy T-90M po, tej modyfika po tych modyfikacjach, o których wspomniałeś, to jest obecnie najbardziej zaawansowany czołg produkowany w Federacji Rosyjskiej. Mówię o takiej produkcji pełnoskalowej. Tak? Nie prototypach, nie, nie, nie armacie, która gdzieś tam na horyzoncie się pojawia, ale nie wiemy tak naprawdę, czy ona już weszła do, do, do seryjnej produkcji. Czy to jest najbardziej zaawansowana konstrukcja Federacji Rosyjskiej w tej chwili? Ze wszystkich maszyn produkowanych seryjnie tak. Co więcej, no to jest obecnie jedynie, jedyny produkowany seryjnie czołg w Rosji. To wynika z kilku przyczyn. Rosja okay. już nie może wrócić do produkcji na przykład czołgów T-72 w tej takiej postaci, w jakiej okay. znamy te czołgi, z prostej przyczyny. Nie istnieją już linie produkcyjne do odlewania wież. Więc e, jeżeli powrócono by do produkcji na przykład czołgu T-72B, to musiałby mieć nową e, spawaną wieżę. Tylko tutaj trzeba postawić e, jedno pytanie, po co? Bo czołg T-90 to jest de facto T-72B po liftingu, jak można by to tak, e, tak. powiedzieć. E, chociaż na przykład Rosjanie e, planują wznowienie produkcji czołgów T-80, tylko że to już nie będą takie T-80, jakie znamy, Prawdopodobnie w tym wypadku również będą musieli zastosować wieżę spawaną, z płyt walcowanych, a nie wieżę odlewaną. Jasne. A powiedz mi, poteoretyzujmy to. Chociaż nie do końca, bo na Ukrainie mamy już taką sytuację, że te konstrukcje. Radzieckie i rosyjskie. Się, i rosyjskie spotkały się z konstrukcjami y, zachodnimi. Powiedz mi, czy jest się czego obawiać, jeżeli chodzi o ten czołg y, po takich modyfikacjach? Czy on może stanowić zagrożenie dla takich konstrukcji, jak na przykład leopard? Nie mówię o najnowszych czołgach zachodnich, ale powiedzmy leopardy y, czy K2 na przykład, tak? koreańskie. Czy jest w stanie nawiązać równoważną walkę? Czy, jest, y, czy może być problemem? Tak. Oczywiście, mhm. no tu możemy porównywać tylko twarde dane techniczne, tak, no to mhm. tutaj odpowiedź. Dużo zależy od sytuacji, oczywiście. Tak, tak sytuacji, mhm. wyszkolenia załogi, motywacji, czyli morale, mhm. często zwykłego przypadku i szczęścia. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Pole bitwy, szczególnie mhm. w nowoczesnej wojnie, to jest kontrolowany chaos. Zresztą zawsze tak było w tak. wypadku wojen. Tak. I dziać się mogą naprawdę różne rzeczy. Załoga czołgu zachodniego może być zmęczona, może czegoś nie zauważyć, tak? ale to, to vice versa, to w, w obu kierunkach tak. się dzieje. Ale z technicznego punktu widzenia odpowiedź może być tylko twierdząca. Jest to czołg mhm. jednak nadal nowoczesny, mhm. bardzo niebezpieczny dla przeciwnika, bardzo niebezpieczny też dla własnej załogi, ale tak naprawdę każdy czołg... W jakimś zakresie może być niebezpieczny dla własnej załogi, która wykorzystuje go nieumiejętnie. Każdy pojazd bojowy. Jasne. E, tutaj jeszcze jedna kwestia, hmm. o której bardzo często się zapomina, a to jest prawidło funkcjonujące na każdej wojnie. Nawet stary czołg jest lepszy niż brak czołgu. Nawet stary karabin jest lepszy niż brak tego karabinu. Oczywiście. Czy tyczy się to każdego typu uzbrojenia. E, więc dla Rosjan, Wykorzystanie czy to starych czołgów, czy nowoczesnych T90M, w odpowiedniej liczbie zawsze jest wartością dodaną. A czy wiemy w jakich ilościach, możemy to oszacować, w jakich ilościach one się pojawiają w tej chwili na Ukrainie? Stosunkowo niewielkich. Przed wybuchem walk, przed wybuchem inwazji, Armia Federacji Rosyjskiej miała około 100 egzemplarzy. Mhm. Ta produkcja nie jest duża, no ona wynika z przyczyn obiektywnych, to znaczy, Rosjanie nie upraszczają konstrukcji tego czołgu, poza jakimiś drobnostkami, typu najnowsze serie produkcyjne nie mają systemu klimatyzacji, wrócono do tradycyjnych wiatraczków. Ale jeżeli chodzi o elektronikę, nie upraszczają, przynajmniej jeszcze z tego co możemy zaobserwować. Yy, więc yy, jako, że no, mają problemy ze ściąganiem podzespołów elektronicznych, no i też muszą priorytetyzować pewne rzeczy, tak, czy te, tą elektronikę, którą w jakiś sposób pozyskają, czy wykorzystają do produkcji podzespołów elektronicznych w czołgach, w innych pojazdach bojowych, czy na przykład w pociskach rakietowych, muszą... Kołdra jest za krótka. Tak, muszą ustanawiać pewne priorytety. Na chwilę jednak y, można ocenić, że Ural Wagon Zawod, czyli zakłady produkujące ten sprzęt, są w stanie produkować około 100 do 200 wozów tego typu rocznie. To nie jest dużo, ale nadal y, jest to chyba więcej niż Europa Zachodnia produkuje obecnie. I może produkty. dostarczyć I może dostarczyć Ustać Ukrainie dokładnie. Damianie, zmieńmy na chwilę teatr działań. T-90 wzięły, wzięły udział w walkach w Syrii, między innymi w ofensywie na Palmyrę. Czy wiemy, jak się tam. Czy wiemy, jak oceniono ich działania na tym terenie? Jak się tam sprawdziły? To znaczy, no, ich skuteczność bojowa, że tak Aha. powiem, nie była żadnym zaskoczeniem. Jako że T-90, jak już wspominałem, jest modyfikacją czołgu T-72, no to tutaj nie było zaskoczeń. E, oczywiście przedni pancerz okazał się stosunkowo wytrzymały, natomiast pancerz boczny jest taki sam jak w czołgach T-72. Składowanie amunicji jest identyczne praktycznie, więc jakiekolwiek przebicie pancerza bocznego powodowało pożar, syndrom latającej wieży. E, nie było żadnych zaskoczeń. No może pewnym dla niektórych osób zaskoczeniem, które powiedzmy bazowały głównie na tej takiej medialnej otoczce czołgu T-90, a konkretnie aktywnego systemu obrony y, TSU-17 Sztora. Y, było to, że Sztora nie, nie zadziałała przeciwko na przykład pociskom y, rodziny TOW-2. Nie jest to nic mhm. dziwnego, y, bo przeciwpancerne pociski kierowane TOW-2, szczególnie w wersji TOW-2A i TOW-2B, Zaprojektowane zostały z myślą o takich systemach jak Sztora. Sztora przede wszystkim nie jest w stanie wykryć takiego pocisku, bo to nie jest naprowadzony wiązką laserową, tylko naprowadzany jest systemem SAKLOS na takiej zasadzie, że z tyłu pocisku znajdują się, znajduje się kilka, można powiedzieć, diod. i diody te, jedna jest ultrafioletowa, druga podczerwona. System po prostu śledzi te diody. I wysyła poprawki do systemu kierowania pociskiem, tak żeby trafił w cel. Co więcej, jako że on ma i diodę ultrafioletową, i diodę podczerwoną, to nawet jeżeli system sztora ma włączone te promienniki podczerwieni, które mają oślepić system naprowadzania, nie są w stanie tego zrobić. Więc pociski TOW w wersji 2A i 2B są całkowicie odporne na działanie systemu sztora, zresztą nie tylko to, bo inne nowoczesne pociski zachodnie, takie jak Javelin, Spike, francuski MMP, one wszystkie są całkowicie odporne na działanie tego systemu. Zresztą dlatego Rosjanie już w ciągu T-90M zrezygnowali z montowania całego zestawu, czyli i system wykrywania opromieniowania wiązką laserową, i promienniki. Zostawili tylko czujniki opromieniowania wiązką laserową i wyrzutnie granatów dymnych. Dobrze, Damianie, gdybyś miał, gdybyśmy mieli po jednej stronie konstrukcję czołgów zachodnich, wiadomo, że jest, one się rozwijają tak? w czasie. Najbardziej taką rozwiniętą produkcją jest chyba ostatnia wersja Abramsa. A po drugiej stronie, gdybyś miał uszagarować te konstrukcje rosyjskie, to mniej więcej na jakim poziomie T90M byś plasował? Między jakimi konstrukcjami zachodnimi, gdybyśmy mieli porównać te czołgi pod względem możliwości osiągów i zaawansowania technologicznego? Można powiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o elektronikę, system kierowania ogniem, uzbrojenie główne i pomocnicze, mhm. opancerzenie również. To są to maszyny porównywalne. Mniej więcej na bardzo podobnym poziomie. Oczywiście są różne niuanse z tym związane, ale to, to już musielibyśmy się naprawdę zagłębiać bardzo głęboko w to. Myślę, że program by nam nie starczył, tak. jeżeli chodzi o czas. Jeżeli chodzi o przeżywalność, ale nie pod względem opancerzenia, tylko co jeżeli pancerz zostanie przebity, no to tak naprawdę, no tutaj wiadomo, Abrams jest bezkonkurencyjny, tak. Pełna izolacja amunicji. Tu nie ma konstrukcji produkowanej seryjnie, która by dorównywała lub przewyższała Abramsa. Natomiast no, ty 90 jest tutaj porównywalny do innych czołgów rosyjskich, ale też do wielu konstrukcji zachodnich, gdzie też w większości ta amunicja jest przechowywana w zwykłych regałach amunicyjnych w przedziale załogowym. Widzieliśmy Leopardy 2 z latającą wieżą. Widzieliśmy czołgi Challenger 2 też z latającą wieżą, i to nawet nie tutaj na Ukrainie, ale w Iraku był choćby jeden egzemplarz, który tak skończył. E, natomiast, jeżeli chodzi o mobilność, no to tutaj, mobilność, napęd czołgu T90M jest jego największą piętą achillesową. Czołgi zachodnie wykorzystują zintegrowane zespoły napędowe, jak to możemy określić w języku polskim, w języku angielskim jest to power pack. Po pierwsze, taki power pack można bardzo szybko wymienić. Średnio jest to około 30 minut. Dobra załoga czołgu i dobra załoga wozu zabezpieczenia technicznego może ten czas skrócić nawet do 15 minut. Bardzo szybko. W czołgach... I wracamy do akcji, prawda? I wracamy do akcji. W czołgach takich jak T-90 yy, wymiana tylko silnika, bo to nie jest zintegrowany parpak. Yy, tutaj przekładnie nie są zintegrowane z silnikiem w jeden blok. Więc wymiana samego silnika to jest około doby, nawet do dwóch. Długo. Yy, nie ma szybko złączy, więc to też nie jest prosta operacja. Yy, co więcej, yy, te przekładnie boczne, bo w czołgach zachodnich mamy przekładnię główną, która łączy się z przekładniami bocznymi, które już tam napęd przekazują na koła napędowe. W czołgach takich jak T90, tak na dobrą sprawę, mamy dwie boczne planetarne skrzynie przekładniowe, czy skrzynie biegów po prostu. Ma to swoje zalety rozwiązanie, bo one są stosunkowo kompaktowe, lekkie. Wadą. Nie jest to do końca wada. To jest bardziej coś, czego Rosjanie nie zrobili, a próbowali zrobić Ukraińcy. To znaczy czołg T-90, tak jak T-72, na biegu wstecznym może osiągnąć maksymalnie prędkość tylko 4 km na godzinę. Dla porównania, czołgi zachodnie osiągają średnio od 30 do 40 km na godzinę. A są przekładnie hydrokinetyczne i nie tylko. Na przykład czołg Merkawa Mark 4. Ma taką samą ilość biegów do przodu i do tyłu, więc do tyłu może też osiągać taką samą prędkość jak wjeździe do przodu. Nie wiem dlaczego tego się nie stosuje w większości konstrukcji, bo jest to technicznie możliwe. Ukraińcy próbowali rozwiązać to w taki sposób, że po prostu dodali większą liczbę biegów wstecznych i na przykład czołg T84 czy czołg BMO Płot też może około 30-40 km na godzinę na wstecznym biegu osiągać. Czołgi rosyjskie tego nie mają, chociaż Rosjanie już się zorientowali, że, ten, że ta większa prędkość na biegu wstecznym jest bardzo przydatna w walce, bo to ułatwia walkę. W sensie dojechanie, oddanie do... strzału i... Tak, i, cofnięcie. i cofnięcie. Do tej pory no, nadal czołgi rosyjskie, żeby szybciej się wycofać na inne stanowisko, no, muszą się odwrócić i jechać na biegach do przodu. Jednocześnie od... Wystawiając się na wrażliwą część, na. na tak, na agen, no, pancerz prawda? tylny tak. czołgów ogólnie na świecie dochodzi do około 40 mm. To jest zwykła stal pancerna. Także on chroni z tyłu tylko przed ogniem ciężkich karabinów maszynowych, czy też jak to się dzisiaj określa, wielkokalibrowych karabinów maszynowych i do pewnego stopnia także przed ogniem armat automatycznych, małych kalibrów, tam powiedzmy do 20 mm. Yy, więc. No, nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie. I ten napęd jest właśnie największą piętą achillesową czołgów rosyjskich. Co więcej, tu nie chodzi tylko jeszcze o mobilność jako taką, chodzi także o resursy. Silnik W92 S2F stosowany w czołgach T90M, T72B3. No, jest to silnik mocno sforsowany ponad, że tak powiem, swoje możliwości. Więc jest awaryjny. I co więcej, to nie jest tylko kwestia tego, że ten silnik się po prostu psuje. Były już przypadki zanotowane nie w warunkach bojowych, że te silniki się zapalały po prostu. Więc Rosjanie mają duży problem. Mhm. Ja kiedyś próbowałem w źródłach rosyjskojęzycznych dotrzeć do sedna problemu i wskazywano, że najprawdopodobniej jest wada konstrukcyjna, wada w ogóle projektowa turbosprężarek tego silnika. Czy, czy jest to prawda? Ciężko powiedzieć. Trudno powiedzieć. Dobrze, Damianie, ostatnie pytanie. Czy T90M trafił w ręce ukraińskie? Tak. Czy są potwierdzone, zdobyte egzemplarze? Tak, są potwierdzone. Co więcej, podejrzewam, że przynajmniej jeden egzemplarz wywędrował już za ocean. Zresztą w Stanach Zjednoczonych, ja też się zastanawiam, czy to nie był Psyops ze strony Amerykanów, pokazano zdjęcia stojącej zestawu ciągnik siodłowy plus y, laweta z czołgiem T-90A. Gdzieś w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie wóz był wieziony do y, na poligon doświadczalny Aberdeen Proving Grounds. Naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby jakiś T-90M, być może większe niż je, jeden egzemplarz w liczbie, też wywędrował do Stanów Zjednoczonych. Dla NATO wojna y, na terytorium Ukrainy to jest prawdziwa skarbnica wiedzy. Y, ilości nowoczesnego rosyjskiego sprzętu wojskowego, bo to nie chodzi tylko o sprzęt bojowy, ale na przykład takie rzeczy jak systemy zagłuszania, ile tego wywędrowało do państw NATO. Ja myślę, że to, na przykład Amerykanie tą cenę, którą zapłacili za pomoc Ukrainie, myślę, że są szczęśliwi, że tyle zapłacili za tą wiedzę, którą, która jest bezcenna. A jeżeli ktoś mógłby oczywiście odwrócić pytania, co ze sprzętem zachodnim, który Właśnie. trafia... Myślę, że po pierwsze, te egzemplarze sprzętu zachodniego, które trafiły na Ukrainę, to nie są najnowocześniejsze wzory. Wszyscy się godzili na to, uznając, że dobra, to jest cena, którą wkalkulowane jesteśmy. Kalkulowane ryzyko. Tak, kalkulowane ryzyko. I naprawdę to nie są nowoczesne wzory uzbrojenia. Znaczy Najnowocześniejsze, o w ten sposób. To jest nowoczesny sprzęt, ale nie najnowocześniejszy. I jak do tej pory, nie widać, żeby trwale, to znaczy w takim stopniu, że Rosjanie mogli ewakuować ten sprzęt, E, za swoje linie. Nie widać, żeby trafiły czołgi Leopard 2 e, czy Challenger 2. E, jeżeli już coś trafiło, to raczej sprzęt lżejszy, a to wynika poniekąd z masy sprzętu zachodniego. To znaczy, Rosjanie nie mają wozów zabezpieczenia technicznego zdolnych holować szczególnie już uszkodzony, na przykład ze zerwanymi gąsienicami. Czołg zachodni o masie ponad 50 ton, taki jak Leopard 2A4, A6 czy Challenger 2, no Challenger 2 tutaj już w ogóle największą masę ma, bo nawet bez dodatkowego opancerzenia waży 62,5 tony. To jest zdecydowanie zbyt duża masa, żeby na przykład taki rosyjski wóz zabezpieczenia technicznego, jak Brem-1, był w stanie holować. Zresztą widzieliśmy, z tego się wszyscy śmiali, ale widzieliśmy taki przykład, czołg T-14 Armata, mający masę 55 ton, kierowca w czasie jednej z prób do parady zaciągnął hamulec ręczny, nie wiedząc o tym. Czołg się zatrzymał, próbował go holować Brem-1 właśnie. Nie dał, nie dał rady. Nie tylko dlatego, że ten hamulec ręczny był zaciągnięty, czy też raczej hamulec postojowy, nie powinniśmy tutaj używać terminologii cywilnej, ale myślę, że nawet jeżeli nie byłby ten hamulec zaciągnięty, i tak ten Brem-1 miałby problem z holowaniem. Bo tu też trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Samo wrzucenie biegu na tak zwany luz potocznie często nie jest rozwiązaniem. Bywa tak, że przekładnie boczne trzeba rozłączyć od przekładni głównej. Na przykład na Zachodzie się to praktykuje, żeby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom. Super. Damienie, jak zwykle, bardzo ciekawe informacje. Które dzisiaj nam tutaj przedstawiłeś. Ja przypominam widzom naszego kanału, że jeżeli macie propozycje, czy kolejnych materiałów, czy do Damiana, czy innych naszych prowadzących, piszcie w komentarzach, a w miarę możliwości przyjrzymy się temu i najciekawsze z nich być może obejrzycie na naszym kanale.